Często słyszysz hejt. Hejt ukrywa się pod maską nienawiści, szczucia, kompromitowania, obrażenia, chamstwa, wulgarności, znęcania się i dręczenia. I teraz uważaj, twoje dziecko może być ich ofiarą albo sprawcą. Najczęściej w internecie, bo hejter ślepo wierzy w anonimowość, ale także w szkole, na treningu, na osiedlu. Reaguj. Bądź czujny, zdobywaj wiedzę. Obserwuj. Rodzicielstwo to też zdrowa kontrola. Dawaj dobry przykład. Dzieci w trudnej sytuacji powinny zawsze móc zwrócić się do zaufanej osoby. Rozmawiaj. To bywa trudne, ale jest niezbędne. Nie bój się, jeśli nie wiesz, co zrobić. Zgłoś się do szkoły, fundacji czy psychologa. Są też telefony zaufania. Szukaj informacji w sieci. Bądź razem ze swoim dzieckiem. Razem bezpieczniej.